Eminencjo, W imieniu swoim i ekipy Centrum Formacji Duchowej, w imieniu Salwatorianów i Salwatorianek, dziękuję, że ksiądz kardynał przyjął zaproszenie i przyjechał na nasze spotkanie rekolekcyjne. U końca tego spotkania jeszcze teraz czuję duchowe piękno, duchowy zapach tych dni. Ja również dziękuję Bogu i dziękuję Wam, że mnie zaprosiliście. W tych dniach obchodzimy osiemnastą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Nasze centrum znajduje się w szczególnym miejscu. Około 500 metrów stąd, w linii prostej, znajduje się kamieniołom miejsce ciężkiej pracy młodego Karola Wojtyły. Jesteśmy też bardzo blisko łagiewnik, sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które on odwiedzał od swojej młodości. Jesteśmy w miejscu, gdzie po prostu czuje się Jego obecność. Mówię to, bo chciałbym zacząć od Twojego doświadczenia spotkań z Janem Pawłem II. Jakim ksiądz kardynał go zapamiętał ze swoich spotkań w młodości, jak go dziś wspomina. Dziękuję Bogu, że mnie spotkał z Janem Pawłem II. On został wybrany w 1978. Ja byłem wtedy w seminarium na drugim roku teologii. Pamiętam dzień, kiedy ogłoszono tę wiadomość, że na następce Piotra wybrano Polaka. Ja sobie pomyślałem, jak to możliwe mieć papieża nie Włocha. Dla mnie była to wielka niespodzianka. Niespodzianka od Pana, znak uniwersalności Kościoła. Niespodzianką był też styl papieża, jego spotkania z ludźmi. Bliskość. Od wielu, wielu lat nie było takiego następcy Piotra, który by w takim stylu nauczał. Dla mnie ważne było świadectwo osoby, która miała tak wielką ufność w Panu. Ważna była jego osobista historia. Tak mocno związana z losami jego ojczyzny, Polski, z narodem polskim. My na Filipinach czujemy się bardzo blisko Kościoła w Polsce, blisko Polaków właśnie przez jego osobę. Także my, Filipińczycy, mieliśmy trudną historię, i wiara zawsze była naszym wsparciem. W wierze odnajdywaliśmy radość i nadzieję w Panu. Obserwowaliśmy nie tylko słowa i gesty papieża. On sam był dla nas darem od Boga. On, jako osoba, styl sprawowania przez niego urzędu. Myślę teraz o seminarzyście na drugim roku teologii. Ja byłem wtedy w nowicjacie. Tak dla porównania, chciałbym spytać eminencję. Czy Jan Paweł II już w tych latach, gdy ksiądz kardynał był seminarzystą, pozostawił jakieś ślady, które pomogły wzrastać w powołaniu? Tak. Bardzo ważne były dla mnie od razu te słowa, które wypowiedział w dniu inauguracji pontyfikatu: Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Zwłaszcza drzwi własnego serca. Dla nas w Azji było to bardzo mocne przesłanie. Nie tylko dla chrześcijan, którzy zawsze powinniśmy mieć odwagę, żeby otwierać drzwi Jezusowi. Było to ważne dla świata azjatyckiego. W którym Kościół stanowi maleńką cząstkę i spotyka się z postawą podejrzliwości. Kim są ci chrześcijanie? Co to za jakaś religia, która przywędrowała z Zachodu? Chociaż w Azji bardzo ceni się służbę instytucji kościelnych na polu edukacji wobec biednych, udzielanie różnorakiej pomocy, jednak jest wobec nas, Jakiś dystans i pewien lęk, nieufność. Porędzie i świadectwo Ojca Świętego, od początku Pontyfikatu, aż do pierwszego światowego dnia modlitw, o pokój w Asyżu, powoli powoli, niwelowało tę nieufność. W Asyżu. Byli reprezentanci wielu religii, także azjatyckich. Ten apel o pokój miał wielkie znaczenie. Było to w ogóle bardzo symboliczne spotkanie. Popłynęło stamtąd bardzo ważne nauczanie i zawiązały się w trakcie tego spotkania osobiste przyjaźnie. A każda religia otrzymała ludzką twarz. Działalność Ojca Świętego miała różne etapy. Dla naszego azjatyckiego świata to spotkanie było bardzo znaczące. Dziękuję za te słowa. Tak sobie myślę teraz o księdzu kardynale. Jak się nie mylę, w 2001 roku otrzymał nominację od Jana Pawła II na biskupa diecezji Imus. Eminencja pamięta ten dzień nominacji, ojciec Święty wybrał cię do bardzo odpowiedzialnego zadania. Si, uh... Prawdę mówiąc, nie rozumiałem, dlaczego Ojciec Święty, tak inteligentny, tak mądry, wybrał właśnie mnie. Pomyślałem, że może się pomylił albo posłuchał jakichś błędnych rad. Jednak w 1997 Jan Paweł II wyznaczył mnie na członka międzynarodowej komisji teologicznej. Przyjąłem tę nominację jako dar i zaszczyt dla Kościoła na Filipinach. Ale jednak dla mnie był to pewien ciężar. Myślałem kim ja jestem, żebym miał współpracować z kardynałem Ratzingerem, razem z tymi sławnymi teologami. Jednak nuncjusz apostolski na Filipinach powiedział mi, Ojciec Święty ma do Ciebie zaufanie. Odpowiedziałem, dobrze, zrobię wszystko, co możliwe. Następnie otrzymałem nominację na biskupa. Zaakceptowałem to wszystko z ufnością w Panu, wierząc jednocześnie, że następca Piotra posiada łaskę stanu, łaskę rozeznania. To był też dla mnie znak bliskości z Ojcem Świętym, jednak nie tylko dla mnie. Przecież papież spotkał mnie zaledwie dwa, trzy razy. Jako członka Komisji Teologicznej. Ten wybór świadczył o bliskości Ojca Świętego. Z moim narodem filipińskim. W tym momencie on już był po dwukrotnych odwiedzinach na Filipinach: w 1981 i 1995, kiedy ja współpracowałem z naszymi biskupami w ramach organizacji Światowych Dni Młodzieży na Filipinach. Dla mnie wielkim prezentem było wtedy osobiste spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Moja nominacja wypadła w 2001. Dwa lata wcześniej byłem ekspertem w pracach specjalnego synodu kontynentalnego w Azji. Zawsze do wszystkiego otrzymywałem nominację od Jana Pawła II. Pamiętam pewnego dnia w czasie tego specjalnego synodu, on przywitał mnie w gronie ekspertów tego synodu. Nie było wśród nas żadnego biskupa, tylko zwyczajni księża. Ojciec święty był bardzo przygotowany, znał moje CV. W czasie kolacji powiedział O, profesorze Tagle, ty uczyłeś tu i tu. Ja na to, tak, ojcze święty, tak, tak. Byłem zaskoczony, że on to wszystko wiedział. To były takie kroki w kierunku mojej nominacji. Po roku, znów podczas kolacji, spotkaliśmy się z okazji mojej nominacji. Znowu poczułem, jakby przeprowadzał ze mną wywiad. Zaakceptowałem wszystko z ufnością. Eminencjo, dziękuję za opowiedzenie nam tej osobistej historii. To nam ukazuje, ile uwagi, szacunku dla drugiego człowieka miał Jan Paweł II, kiedy kogoś spotykał. Nie patrzył tylko z zewnątrz, ale wnikliwie studiował, przyglądał się, robił rozeznanie. Modlił się. Właśnie takiego go znamy. Taki też pozostał w naszej pamięci, tu, w Polsce. Dla bardzo wielu z nas pozostaje największym autorytetem w historii Polski. Jest perłą w historii Polski. Ty sam nie przez przypadek zostałeś nazwany przynajmniej w niektórych kręgach Wojtyła z Azji. To pięknie słyszeć takie rzeczy o Janie Pawle II od kardynała z Azji. Chciałbym zapytać, czy wśród Filipińczyków, ale też generalnie w Azji, Jan Paweł II cieszy się. Takim samym autorytetem, jakim był w kościele kilkadziesiąt lat temu, czy wśród młodych jest jeszcze znany, czy wśród dorosłych są jeszcze tacy, którzy podążają za jego nauczaniem. Tak. Jego osoba jest cały czas w sercu kościoła w Azji, a szczególnie na Filipinach. Pamięć o nim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rodzice mówią o nim dzieciom. Tak, tak. Na przykład, zanim został papieżem, kardynał Wojtyła także odwiedzał Azję. I wskazywał kierunki pastoralne, ważne dla realiów azjatyckich. Widać, że miał tę szczególną wrażliwość już wcześniej, zanim został wybrany na papieża. Kiedy teraz patrzę na stare nagrania wideo, na jego wizyty w różnych częściach Azji, widać, jakby to powiedzieć, Widać, jakby on czuł się tu jak w domu. On naprawdę czuł się tu jak w domu. W czasie swoich wizyt w Azji dla Jana Pawła II dwie sprawy były najważniejsze. Po pierwsze, przez długie chwile przebywał przed Najświętszym sakramentem i modlił się. Tak było w czasie każdej wizyty, godziny, godziny przed Najświętszym Sakramentem, w nuncjaturze, w domu, gdzie nocował. Drugą ważną dla niego sprawą był kontakt z ludźmi. Odbył niezliczone spotkania z biednymi, spotkania z młodzieżą. To nie był dla niego trud, to było jak wyznanie wiary. Spotykał jednocześnie dwa światy boski i ludzki. W ludziach widział wcielonego Chrystusa. W 1995, w czasie Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty już był cierpiący z powodu swojej choroby. Jednak, kiedy siadał na swoim krześle, popatrzył na tłumy, nabierał sił, śpiewał, śpiewał z młodymi. Nawet próbował tańczyć. Ludzie tego nie zapomnieli. Oficjalna pieśń na Światowe dni młodzieży w Manili w 1995. Do tej pory jest prawie jak hymn narodowy, jak śpiew święty. Jestem ciągle zaskoczony, że dzisiejsze dzieci, wtedy jeszcze nienarodzone, znają ten hymn i śpiewają go ciągle. Sì, Eminencjo, przejdźmy może do Europy. Pamiętam dobrze, że w 1978, jako nowicjusz, uczestniczyłem za pośrednictwem telewizji w jego ingresie. Właśnie wtedy wypowiedział te słowa. Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ksiądz kardynał zna Kościół, pracuje w dykasterii do spraw ewangelizacji, zna dzisiejszą sytuację Europy. Jaką wagę, jakie znaczenie mają te słowa dziś, zwłaszcza dla młodych? Czy młodzi słyszą jeszcze to przesłanie? Czy je rozumieją? Czy też już nie potrafią ich interpretować tak, jak wówczas docierały one do młodych? Co ksiądz kardynał powiedziałby o kondycji ewangelizacji w dzisiejszej Europie? Przede wszystkim chcę podkreślić, że nie jestem ekspertem w tych sprawach. Jednak wykonując zadania, które teraz zostały mi powierzone, mam wiele możliwości, by widzieć, w jakiej sytuacji znajduje się dziś Europa. Papież Jan Paweł II często w czasie swojego pontyfikatu przypominał nam wszystkim, że Ewangelia nie jest po prostu książką. Nie jest zwyczajnym tekstem. Nie jest żadnym kodem, ale jest osobą. Ewangelia to świadectwo osoby Jezusa Chrystusa. To jest fundamentalna kwestia. Osoba Chrystusa jest nadal znacząca. Nie tylko dla młodych, ale dla całych społeczeństw naszego pokolenia. Jezus Chrystus przekazał nam odpowiedzialność, misję, by dać żywe świadectwo o nim. Jednak z historii kościoła, także tego, który w jakimś miejscu dopiero się rodzi, widać, że znaczenie ma ewangelizacja skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa. Może się ona dokonywać tylko przez osoby, które spotkały Jezusa. W swoim liście święty Jan mówi, o tym Wam mówimy, cośmy usłyszeli na własne uszy, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Postawiłbym pytanie naszemu pokoleniu. Czy osoba Jezusa Chrystusa ma jeszcze miejsce w naszym sercu, w naszym codziennym życiu? Czy zajmuje miejsce centralne? Bez takiej duchowości, bez osobistego spotkania z Jezusem poprzez Jego Słowo, bez sakramentów, bez służby w dziełach miłosierdzia, nie jesteśmy w stanie naprawdę ewangelizować. Ja stawiam sobie to pytanie: czy mamy taką kondycję, by ewangelizować? Czy nie potrzebowalibyśmy zrobić sobie rachunku sumienia? Natomiast czy samo krytykowanie, zwłaszcza młodych, może ich skłonić do rachunku sumienia? Coś im pomoże? W czasie synodu biskupów poświęconemu tematowi młodych w kościele, wybrani biskupi rozmawiali z młodymi, słuchali ich. W mojej grupie językowej byli tacy młodzi praktykujący katolicy, którzy powiedzieli, jak ważne jest dla nich świadectwo rodziców. Innych ważnych dorosłych, aby było to świadectwo przekonujące i konsekwentne. Dotknął ksiądz kardynał fundamentalnej sprawy w ewangelizacji. Może się ona dokonywać tylko z osoby na osobę, tylko poprzez relacje i w relacjach. Tutaj, w Centrum Formacji Duchowej, mamy to szczęście, że do nas przyjeżdżają ludzie po prostu głodni Ewangelii, głodni Słowa Bożego. Nasze spotkania, jak eminencja widział, polegają na słuchaniu słowa, na pogłębianiu treści Ewangelii. Ale nie po to tylko, aby praktykować zewnętrznie. Nie. Oni wracając do swoich domów, dzielą się z bliskimi. Zawsze podkreślamy ten aspekt. Właśnie tu spotykamy piękną wspólnotę. Małą wspólnotę we wnętrzu kościoła. Takie małe ziarno Towarzysząc tutaj osobom, często słyszę płacz rodziców, którzy mówią: Mój syn odszedł z kościoła. Moja córka przyszła do mnie i powiedziała, że ona już nie wierzy. Ci rodzice płacząc pytają mnie: Ojcze, gdzie popełniliśmy błąd? Zawsze towarzyszyliśmy naszym dzieciom. Myśląc o tych osobach, chciałbym zapytać: Co ksiądz kardynał powiedziałby tym rodzicom, którzy naprawdę cierpią z powodu odejścia ich dzieci? To są ich najbliżsi, którzy już nie cenią wartości chrześcijańskich, którzy odchodzą z Kościoła. Zawsze jest nadzieja, że wrócą, ale w tym trudnym momencie co eminencja powiedziałby tym cierpiącym rodzicom? Przede wszystkim chciałbym im powiedzieć, że ich cierpienie to w jakimś sensie dobry znak. Świadczy o nich, że mają wielkie pragnienie przekazywania wiary. Bez tego pragnienia nie cierpieliby przecież. To dobry znak. Ale też wielkie cierpienie. Może w jakiś delikatny i miłosierny sposób rodzice mogliby otwarcie zapytać swoje dzieci, które teraz odchodzą z kościoła o powody, motywy ich odejścia, bez osądzania. Często to nie jest wina rodziców. Są inne siły w społeczeństwie, które kształtują opinie. Myślę zwłaszcza o tych kreowanych przez media, przez współczesne sieci komunikacyjne. Teraz media mają większy wpływ na młodych niż rodzice. Taka rozmowa może mieć też wartość ewangelizacyjną dla samych rodziców: słuchać własnych dzieci i pytać, dlaczego? Jak to rozumiesz? Możemy mieć nadzieję, że taka wymiana myśli trochę ochłodzi emocje. Młodzi nabiorą dystansu i wobec kościoła i wobec religii. Jednak bez wymiaru transcendentnego nic nie zrobimy. Jan Paweł II mówił o antropologii bez Boga. To interesujące i ważne zrozumieć, w jaki sposób młodzi manifestują tę antropologię bez Chrystusa, bez Boga. Ta rzeczywistość jest bardzo złożona. A ja, który pochodzę z innego pokolenia, czuję się w tej dziedzinie jak emigrant. Młodych moglibyśmy nazwać tubylcami w tym zakresie. Chciałbym jednak dać im przestrzeń, żeby mogli nam objaśnić ten ich świat, którego. Ja dobrze nie rozumiem. Zawsze bez osądzania. Gdyby podzielili się ich wizją, mogłoby to pomóc także Kościołowi, żebyśmy lepiej się rozumieli. To jest pewna droga. Wejdźmy na nią. Czyli powinniśmy być bardziej wrażliwi, aby słuchać. Istnieje pewien fenomen, Wobec którego stawiam sobie pytania. Otóż, dziś można dostrzec, zwłaszcza wśród młodych, wielki głód relacji w życiu wspólnotowym. Kościół powinien jawić się jako wspólnota, która zaprasza ludzi do wejścia w nią, zaprasza do bliskich relacji z Bogiem, z innymi. Moje pytanie jest trochę prowokacyjne. Czy dzisiejszy Kościół jest autorytetem dla młodych? Czy ma im coś do zaproponowania, żeby zaprosić ich do tworzenia tej wspólnoty? To bardzo dobra obserwacja, ojcze. Na zewnątrz niektórzy młodzi komunikują nam taką postawę, że nie chcą mieć z nami nic wspólnego, typu: Proszę mnie nie tykać, albo Mój świat jest szczególny zakaz wstępu do niego. Jednak ojciec słusznie powiedział: Wewnątrz czują głód i pragnienie głębokich relacji, szczerych relacji z innymi. W tym sensie oni są gotowi, bo mają potrzebę relacji. Czują pragnienie. Z ich strony jest wołanie: Otwórzcie drzwi do kościoła, który okaże się rodziną. Jest bardzo wielu młodych ludzi mocno poranionych w ich własnych rodzinach, z powodu rozwodów rodziców. Są też rodziny rozbite nie z powodu separacji czy rozwodów. Ale z powodu biedy. Ojciec pracuje w jednym kraju, matka emigrowała do drugiego. Z tego powodu dzieci żyją same. Są powierzane babci, cioci. Czasem otrzymują pieniądze, ale odczuwają brak obecności najbliższych. To według mnie to jest teren, na który Kościół jest wzywany, aby wejść. Zamiast ich zapraszać, to może my, Kościół, powinniśmy wejść. Gdzie? Do nich, tam, gdzie ci młodzi są. Na przykład w typowej strukturze miasteczka na Filipinach. Zawsze był plac, przy nim kościół, urząd miasta, szkoła i rynek. Życie obracało się wokół tego placu. Tak to funkcjonuje. Właśnie tak to funkcjonowało. Jednak teraz, wraz z procesem urbanizacji, już nie ma możliwości, żeby tak się to utrzymało. Kościół, urząd i tak dalej. My, biskupi, pytamy siebie: gdzie dzisiaj jest plac? Dziś plac jest w centrum handlowym. Filipińczycy są tacy, że zawsze szukają placu. Plac to jest miejsce spotkań, rozrywek i tak dalej. Ale plac bez Kościoła to nie jest już ten kompletny plac co kiedyś. My zapytaliśmy wielkie centra handlowe, czy dałyby Kościołowi, parafii, miejsce na przykład na kaplicę. Oni zgodzili się. Że tak, dadzą miejsce. I teraz jest tam handel, ale jest także Kościół. W tych kaplicach, w centrach handlowych w niedzielę odbywa się siedem mszy świętych siedem mszy. Te kaplice są pełne, pełne młodych. Ale, eminencjo, w tych dniach przebywał ksiądz kardynał z nami w domu, który znajduje się właśnie na peryferiach wielkiego miasta Krakowa. Idea, by spotkać ludzi, jest u nas trochę inna od tej bardzo cennej, o której ksiądz kardynał powiedział. Tutaj zmierzamy w tym kierunku, aby zapraszać ludzi do doświadczenia pustyni. Na ulicach miasta jest pełno hałasu, ruchu, jest życie, które też powinno być pod opieką kościoła. To prawda. Czy według księdza kardynała te miejsca pustyni mają dziś swoje znaczenie dla naszego społeczeństwa zanurzonego w tak aktywnym życiu? Te miejsca nie są już potrzebne, czy odwrotnie? Są jeszcze bardziej potrzebne? Oczywiście, że tak. Są potrzebne. To wezwanie, by odejść na pustynię, jest bardzo ważne. Każdy jest wzywany przez Pana na swój jedyny, wyjątkowy sposób. Wiele osób jest wezwanych, by wejść na pustynię. Dzięki Wam, którzy prowadzicie to centrum, wielu ludzi poszukujących pustyni odnajduje ją tutaj nie po to, aby uciec od życia, ale po to, by pogłębić komunię. Na placach tego świata odbywa się wiele różnych spotkań, jednak zazwyczaj bywają one bardzo powierzchowne. Spotkanie z Bogiem. I bliźnimi na pustyni odbywa się w sposób o wiele głębszy. To jest właśnie łaska pustyni. Nie chodzi o odizolowanie osób jednych od drugich, ale o przygotowanie ich do stworzenia o wiele głębszych więzi wspólnotowych. Dziękuję, księże kardynale, za Twoje słowa, za tę ideę. Dziś mamy naprawdę wielką potrzebę odejścia na pustynię, aby potem wrócić do codzienności umocnionymi. Na koniec chciałbym poprosić o kilka słów, które, według księdza kardynała, byłyby dla uczestników naszych spotkań słowami dodającymi odwagi. Aby mogli je przekazać innym, którzy szukają takich miejsc ciszy, pustyni, jak tu u Salwatorianów, których eminencja zna, bo na Filipinach w Manilii znajduje się wspólnota Salwatorianów. Si, si, si. Proszę o kilka słów, tak z serca parola Przede wszystkim chciałbym wypowiedzieć słowa podziękowania dla Salwatorianów i dla sióstr Salwatorianek. <noise> za ofiarowanie tego miejsca wszystkim, którzy szukają momentu milczenia i komunii, wszystkim, którzy żyją pośród wielu wyzwań tego zmieniającego się świata. Czasem w ciemnościach.

Waszych serc Jezusowi Chrystusowi. On zna nasze cierpienia, nasze pytania, także ciemności naszej egzystencji, z którymi się zmagamy. On zawsze będzie z nami. Zawsze będzie z Wami i zmieni nasze ciemności w światłość. Eminencjo, bardzo dziękuję za te słowa. Bardzo dziękuję za przywołanie na nowo świętego Jana Pawła II w dniach rocznicy Jego śmierci. Jest to nam obecnie bardzo potrzebne. Niech te słowa, które ksiądz kardynał przypomniał, przemienią się w duchowy testament dla nas wszystkich. Wielu ludzi rzeczywiście czuje lęk i żyje w strachu, a Jezus Chrystus naprawdę może otworzyć drzwi naszych serc na życie, które On sam nam daje. Dziękuję, bo usłyszeć te słowa od kardynała z Filipin ma dla nas szczególne znaczenie. Dziękuję i mam nadzieję, że znów się tu spotkamy. Będziemy ponownie oczekiwać księdza kardynała z radością. Dziękuję bardzo.